Witam na kanale Upart z panel analiz giełdowy na życzenie i zapraszam na krótkie omówienie aktualnej sytuacji na rynku Forex, jaka ma miejsce dzisiaj wieczorem, czyli we wtorek 8 czerwca. Na początek oczywiście zapraszam na moją stronę internetową www.uprorts.pl.biz, gdzie teraz w okresie próbnym dostajecie pełen pakiet VIP, również w którym dostępny jest czat Hotline Forex, który możecie wykupić z pakietem plus lub również sam czat. Szczegóły znajdziecie wszystko na mojej stronie internetowej www.uprorts.pl.biz. A już teraz zapraszam Was na wykresy, gdzie krótko przedstawimy to, co obecnie dzieje się na rynku walutowym, na podstawowych indeksach oraz na podstawowych surowcach. Oczywiście chcę tylko powiedzieć, że wszelkie analizy, które tutaj usłyszycie, to są moje osobiste opinie i nie mają w żaden sposób zastosowania do prawa maklerskiego. A więc zaczynamy od pary euro-dolar, która porusza się obecnie w trendzie wzrostowym i zapewne teraz kieruje się ponownie tutaj na szczyt na wysokości 1,23,5 dolara, gdzie bardzo podobnie będzie chciała ustanowić podwójny szczyt. W dniu dzisiejszym widzimy odbicie od średniej EMA21. I teraz cena właśnie powinna podążać dalej na północ, na wschód, tym bardziej, że na wskaźnikach widzimy, że mamy mocne sygnały kupna. A więc euro, dolar na północ. Oczywiście po drodze mamy jeszcze opór wynikający z tych ostatnich tutaj szczytów na wysokości 1,2255 dolara. I już teraz kolejna para walutowa. Dolar do jena japońskiego. I tutaj widzimy, że cena porusza się w takim kanale wzrostowym. Ogólnie cena jest w mocnym trendzie wzrostowym. Trend ten miał miejsce tutaj w styczniu. Cena dotarła do maksimum na wysokości 110,85 jena i teraz po korekcie ponownie widzimy wzrosty. Należy zauważyć to, że cena porusza się właśnie w takiej formacji flagi zwyżkującej. Teraz odbija ponownie od dolnego ograniczenia tej formacji flagi, ale można oczekiwać, że z niej nastąpi wybicie dołem, ponieważ taka formacja jest zwiastunem wybicia dołem. Póki co jeszcze myślę, że zaliczymy jeden wzrost tutaj do wysokości 110,38. Dopiero z tego poziomu będzie wybicie dołem w kierunku tutaj ostatniego dołka na wysokości 107,4, a docelowo w kierunku EMA21, które jest na 107,36. Tak ja widzę USD do jena japońskiego. Także jeszcze w dniu dzisiejszym jedziemy do głównego ograniczenia tej formacji flagi. I już patrzymy kolejną walutę euro do jena japońskiego. Już ja tu ją wpisuję. Euro do jena japońskiego porusza się w bardzo ładnym kanale wzrostowym i cena myślę, że będzie podążała dalej na północnym kanale wzrostowym. Dzisiaj odbija tutaj od wsparcia od EMA21 i to by było zgodne z tym, że euro dolar do góry, dolar do jena również do góry, a więc tutaj na razie to przekładamy tą tutaj spadającą strzałeczkę na główne ograniczenie trójkąta, ponieważ myślę, że nastąpi odbicie od tej EMA21 w kierunku głównego ograniczenia kanału wzrostowego na wysokości 134,97, czyli nawet do 135 jenów za 1 euro. Docelowo cena powinna odbić się ponownie na południe w kierunku dolnego ograniczenia do 131, ale to już jest dłuższa bajka. Kolejna waluta to jest popularny kabel, czyli funt do dolara amerykańskiego. No i tutaj widzimy, że również kurs porusza się w kanale wzrostowym i tak samo jak na tamtych walutach, czyli na euro do jena, również odbijamy od linii EMA21 i teraz cena powinna poruszać się w kierunku górnego ograniczenia kanału wzrostowego, ponieważ tutaj również mamy na wskaźnikach silne sygnały kupna.
Obecnie, żeby taki kurs miał miejsce, żeby te wzrosty miały miejsce, konieczne jest pokonanie oporu na 1,4260, następnie tutaj tych szczytów na 1,4250, 4260 to są silny poziom oporu. Jeśli tu zostaną one pokonane, oczywiście cena powinna rosnąć wyżej, a docelowym punktem jest główne ograniczenie kanału, jak już wspomniałem wcześniej, w okolicach 1,47. Kolejną walutą jest euro do funta właśnie. I euro do funta mamy tutaj znowu silny trend spadkowy. I widzimy tutaj, że cena tu wybiła nam długie to ograniczenie, ten silne wsparcie. Teraz zeszła aż, znaczy nie teraz, na początku kwietnia, tak, zeszła nam na dół do silnego poziomu tutaj wsparcia na wysokości 0,8470 funta za 1 euro i obecnie porusza się ponownie w takiej formacji flagi spadkowej, z której wybicie powinno nastąpić górą, ponieważ przewidywane są właśnie wzrosty na euro. Cena odbija dzisiaj od dolnego ograniczenia takiej lokalnej linii trendu wzrostowego, jest doprawda poniżej MA21 i po przebiciu poziomu 0,86,5 funta za 1 euro powinna ruszyć w kierunku MA200 do 0,87,6. Docelowo spodziewam się retestu przebitego tego wcześniej wsparcia, które teraz jest silnym oporem na wysokości 0,88,6 funta. Czyli tutaj na euro do funta według mnie będziemy widzieć wzrosty. Kolejną parą walutową jest dolar australijski do dolara amerykańskiego i tutaj sytuacja wygląda w ten sposób, że ja tu wyłączę tylko wykres logarytmiczny, to chyba będzie troszeczkę lepiej, jeśli go wyłączę, że tutaj mieliśmy ukształtowane formacje RGR. Tutaj 3 czerwca było wybicie dołem linii szyi i spodziewałem się, że cena dotrze do 0,76, czyli do tak jakby zostanie zrealizowana ta formacja, ale nie to okazało się, że dzień później ponownie wzrosty ponad 1% ceny zawróciły ponownie na północ i trwa dalej konsolidacja między tym wsparciem na 0,77, a docelowo właśnie między poziomem 0,78. W tym zakresie między 0,77 a 0,78 teraz powinna poruszać się ta waluta. Kiedy nastąpi wybicie z tych rejonów, wówczas wskaże ono dalszy kierunek dla tej pary walutowej. Kolejna para to jest dolar nowozelandzki do dolara amerykańskiego. No i tutaj również podobnie jak na audzie widzimy, że trwa konsolidacja tutaj między oporem na 0,7312 dolara za 1 dolara nowozelandzkiego, a wsparciem właśnie na 0,713. I dopóki tutaj też również nie nastąpi wybicie górą lub dołem z tej konsolidacji, również możliwa jest tutaj jej przedłużenie. W przypadku wybicia dołem wsparcie MA200 na wysokości 0,70. W przypadku wybicia górą jest bardzo ważna ta niebieska linia trendu tutaj wzrostowego, która została tu wybita dołem. Kurs do niej podążał na wysokości 0,74,4. Kolejną parą walutową, która tu teraz może mieć jakieś znaczenie, która silnie tutaj była w silnym trendzie spadkowym, obecnie próbuje odbicia na północ, jest dolar amerykański do dolara kanadyjskiego. I tutaj również widzimy, że od dłuższego czasu trwa konsolidacja. Cena miałaby ochotę na odbicie bardziej na północ. Jednak tutaj wzrosty niestety zatrzymuje jak na razie MA21. Kiedy ten poziom pęknie, bo podejrzewam, że pęknie, to na poziomie tutaj na 1,23,5 dolara kanadyjskiego za 1 amerykańskiego. To będzie silny właśnie poziom oporu. Na wskaźnikach pojawił się dzisiaj, no może nie dzisiaj, 3 dni temu nawet sygnał kupna, który teraz przemawia za tym, że może teraz być jakieś mocniejsze odbicie.
Docelowo dominuje tutaj trend spadkowy i po odbiciu od tego poziomu przewiduję, że spadki te będą dalej kontynuowane, a mają one dokąd lecieć, bo to ta waluta była notowana wcześniej na dużo niższych poziomach, po 1,20 nawet, ale to już były dosyć odległe czasy. Było to we wrześniu 2017 roku. I to było na tyle w takim krótkim podsumowaniu walutowym na Forexie. Zapraszam do grupy Premium, do czatu Hotline Forex, gdzie w ciągu dnia również zamieszczane są ciekawe sygnały inwestycyjne dla abonentów tej grupy. Dziękuję za to spotkanie. Do zobaczenia. Cześć.